Pamięta Rei, jak powiedział Heraklit z Efezu, wszystko płynie, upływa także czas, te cenne ostatnie minuty dzielące Was od matury. W tym roku język polski na poziomie rozszerzonym zdajecie tego samego dnia, co język polski na poziomie podstawowym. W swoich listach często prosicie o cenne wskazówki, których mogłabym Wam udzielić przed napisaniem pracy z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do wyboru zawsze będziecie mieć dwie formy rozprawki. Rozprawkę argumentacyjną, w której będziecie zapoznawać się z konkretnym tekstem należącym do jednego z trzech rodzajów. Historyczno-literackim, teoretyczno-literackim oraz krytyczno-literackim. Będziecie wówczas szukać tezy autora tego tekstu, argumentów, które w tej tezie zawarł, które w tej pracy zawarł, oraz będziecie z nimi ewentualnie polemizować, bowiem macie się z nim zgodzić lub nie i przytoczyć stosowne argumenty. Drugim typem rozprawki jest rozprawka porównawcza. Dostaniecie do wyboru te dwa tematy. Pamiętajcie, że w rozprawce porównawczej zawsze będziecie porównywać ze sobą teksty należące do tego samego rodzaju literackiego, ale niekoniecznie już napisane na przykład w tym samym czasie historycznym. Zacznijmy zatem od rozprawki argumentacyjnej. Żeby pomóc Wam zorientować się w tym temacie, wybrałam tekst Teresy Wallas zatytułowany Ku otchłani. Moi drodzy, przede wszystkim bardzo dokładnie zapoznajcie się z poleceniem i podkreślcie sobie czasowniki operacyjne. Te czasowniki to na przykład określ, zbadaj, zanalizuj, rozważ. Następnie spróbujcie określić, czy jest to tekst historyczno-literacki, a więc mówi o jakichś procesach zachodzących w historii literatury, czy jest to tekst teoretyczno-literacki, a więc zajmuje się strukturą dzieła literackiego, czy też krytyczno-literacki, a więc podejmuje polemikę z jakimiś związanymi z literaturą zagadnieniami. Następnie chciałabym, żebyście określili, czy rozumiecie wszystkie wyrazy, które się w tym tekście znajdują. Pamiętajcie, że na maturze będziecie mogli skorzystać ze słownika języka polskiego, by sprawdzić wyrazy, których znaczenia nie będziecie rozumieć. To jest lepsze rozwiązanie niż zgadywanie. Następnie spróbujcie zbadać strukturę tekstu, jaki został Wam przedstawiony. Popatrzcie na tytuł, być może ma on znaczenie. Sprawdźcie dokładnie wszystkie przepisy, mogą Was ukierunkować na rozwinięcie zagadnień. Sprawdźcie, gdzie jest teza autora, jakich używa argumentów, jakich używa przykładów i do jakich wniosków dochodzi. Następnie spróbujcie określić, jakie jest Wasze stanowisko w stosunku do tezy postawionej przez autora tekstu. Warto też popatrzeć, czy sam autor tekstu nie udziela jakichś delikatnych wskazówek co do przykładów literackich, którymi moglibyście się posłużyć w swojej rozprawce. Mam nadzieję, że zapoznaliście się już z tekstem Teresy Wallas zatytułowanym Ku otchłani. Proszę na moment, zanim przejdziecie do dalszej części mojego odcinka, sprawdzić, czy jesteście w stanie zrobić te wszystkie rzeczy, o których mówiłam przed momentem. Kochani, mam nadzieję, że tekst Teresy Wallas nie wydawał się Wam wcale przerażający. Przerażający może on bowiem być dla tych, którzy są bohaterami tego krótkiego szkicu. A to dlaczego? Otóż teza, którą stawia Teresa Wallas, jest tezą związaną właśnie z badaczami literatury. Krótko mówiąc, autorka stwierdza, że znaczna liczba badaczy literatury nie dokonuje już w swojej dziedzinie niczego odkrywczego, a jedynie powiela bardzo schematyczne myślenie.
Teresa Wallace nie zgadza się również z tym, że badacze literatury żądają, aby każdy ich tekst, każdy ich artykuł traktować jako odkrywczy, jeśli odkrywczym wcale nie jest. Przyczyn takiego stanu rzeczy autorka tego szkicu dopatruje się w nieustannej walce o byt. Krótko mówiąc, a raczej tłumacząc z polskiego na nasz, można zauważyć, iż Teresa Wallace chce podkreślić, iż wielu badaczy literatury nie zajmuje się żadną nową dziedziną, nie zajmuje się żadnym nowym, trudnym tematem, tylko kopiuje i powtarza to, co już dawno było napisane, jednocześnie domagając się, aby te, za przeproszeniem, odgrzewane kotlety uważać za coś nowego i bardzo odkrywczego. Mogą się Państwo z taką tezą zgodzić albo nie. Ja się akurat zgadzam. Jestem zdania, że Teresa Wallace ma słuszność w tej materii. I gdyby nie to, że pojawiają się jacyś wybitni naukowcy, gotowi zmierzyć się z nowym, trudnym tematem, wbrew stanowisku swoich starszych i bardziej doświadczonych kolegów po fachu, o których rzekomej nieomylności wspomina Teresa Wallace, bo proszę Państwa, my chyba mamy coś takiego w swoim społeczeństwie, że nie wolno podważać autorytetów. Autorytety są zawsze nieomylne. Nic bardziej błędnego. Autorytet też może być omylny, też może być za bardzo zapatrzony w swoją rzekomą genialną, swój rzekomy genialny intelekt i wielką wiedzę. Także autorytety nie zawsze są tak na 100% pewne. Skoro zgadzam się z założeniem Teresy Wallace, to chciałabym podkreślić, że muszę wówczas odnaleźć argumenty w tejże dziedzinie, jaką jest historia literatury, na poparcie tego stanowiska. I proszę Państwa, gdyby nie wybitni znawcy, gdyby nie ludzie o głębokiej wrażliwości, pewnie dzisiaj nie mielibyśmy wcale styczności z jakimiś wspaniałymi dziełami literackimi, nie moglibyśmy doświadczać niebagatelnych przeżyć estetycznych, gdyby nie ci odważni, którzy odważyli się właśnie pomyśleć wbrew schematom. Co by się stało, gdyby Kazimierz Brodziński nie odważył się przeciwstawić swoim starszym profesorom, m.in. profesorowi Śniadeckiemu, wskazując na wspaniały wkład w literaturę, jaką wnosiły tendencje romantyczne. Przecież jego adwersarze twierdzili, że romantyzm to barbarzyństwo, to coś niezmiernie złego, co nie potrwa dłużej niż jeden sezon, bo tak naprawdę liczyła się dla nich wyłącznie literatura klasycystyczna. I nie było to wcale odkrywcze, bo przecież nic nowego nie powiedział nam profesor Śniadecki, jedynie można powiedzieć, że sparafrazował słowa, które jeszcze dziesiątki lat wcześniej pokazywały się w wychodzącym z opanowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego monitorze. Co by się stało, proszę Państwa, gdyby na przykład nie odwaga innych profesorów, na przykład w kwestii odkrycia wartości niezwykłych sonetów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Otóż słynne dzisiaj przerabiane przez Was utwory o wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, bądź też inne przykłady sonetów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, nie mamy ich wiele, zawdzięczamy ich odkrycie profesorowi Błońskiemu. A swoją drogą, proszę Państwa, gdyby nie pomoc i wsparcie Zofii Naukowskiej, kto dzisiaj by, proszę Państwa, miał do czynienia ze sklepami cynamonowymi Brunona Schulza? Warto też, proszę Państwa, zauważyć, że gdyby nie poeta Zenon Miriam Przesmycki, na nowo nigdy nie odkryto by wartości literatury i poezji Norwida. A zatem, proszę Państwa, nieschematyczne myślenie bardzo się opłaca. I ci badacze literatury, którzy wciąż z uporem maniaka trzymają się utartych schematów i powielają jedynie myśli swoich wielkich poprzedników, wcale nie wnoszą niczego odkrywczego. W ten sposób zmierzają tylko ku tytułowej otchłani. Otchłani zapomnienia, otchłani jakiejś ciemności, jakiegoś zacofania intelektualnego. Bo przecież człowiek prawdziwie inteligentny, taki, który chce się rozwijać, musi wkraczać na nowe terytoria. Ja mam wielki sentyment i darzę zresztą pewnym zamiłowaniem artystów, którzy byli nietuzinkowi w sposobie myślenia o świecie i którzy odważali się pisać w sposób,
burzący powszechne wyobrażenie i też powszechne konwencje. Dlatego też nie mogłam sobie odmówić, aby w przypadku tego tematu nie wziąć tekstu Stanisława Ignacego Witkiewicza, fragmentu jego utworu W małym dworku i zestawić tenże fragment z fragmentem Mickiewiczowskich Dziadów części drugiej. Za moment zobaczą Państwo potencjalny temat, który chcę omówić. Proszę Państwa, pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, pisząc rozprawkę porównawczą, to jest taka pierwsza próba określenia, na jakiej zasadzie oba teksty ze sobą zestawiono. Widzicie bowiem, że przecież nie jest to ten sam czas historyczny. Druga część Dziadów to rok 1823, zaś dzieło Witkacego ujrzało światło dzienne w 1921. Jednak w obydwu przypadkach mamy do czynienia z pojawieniem się istot, które są nie z tego świata. Dusze zmarłych, dusze czyśćcowe, o których bardzo ładnie mówi się w języku z tej wyższej półki, iż mają niejasny status ontologiczny, czyli nie wiadomo, czym naprawdę są. Nie mogłam się oprzeć. Ja bardzo lubię to określenie niejasny status ontologiczny. Teraz jednak, mili Państwo, kiedy już wiemy, że tematyka jest zasadniczo spójna, to musimy przyjrzeć się obydwu fragmentom i spróbować określić coś, co może być zaczątkiem naszej tezy. Proszę się przyjrzeć. W mickiewiczowskim dramacie, w bardzo poważnym, pełnym grozy, takiej właściwie, takiego można powiedzieć, fantastycznego nastroju, w takim klimacie przerażenia, lekkiego strachu, coś na kształt horroru, w kaplicy cmentarnej, w czasie święta zbierają się ludzie wierzący, że za pośrednictwem guślarza będą mogli skontaktować się z duchami zmarłych. I faktycznie tak się dzieje.
przywoływane dusze chcą żyjących ostrzec przed takim rodzajem postępowania, który nie pozwala im zaznać zbawienia, nie pozwala im zaznać spokoju. A zatem cmentarna kaplica, poważny nastrój i skupieni na tym obrządku, bo to jest obrządek, ludzie. Czy tak się dzieje w przypadku dzieła Witkacego? Otóż nie. Lata 20. to czas ogromnej, wręcz chorej mody na urządzanie seansów spirytystycznych. Już dwukrotnie wspominałam o tym w niektórych moich odcinkach. I można powiedzieć, że bohaterowie przedstawionej sceny rzeczywiście w tej modzie uczestniczą, bowiem w domu, w salonie państwa Nipków zbierają się ludzie, ażeby uczestniczyć w seansie spirytystycznym, który ma być dla nich rodzajem rozrywki, i przywołują sobie ducha zmarłej matki. Ale też, proszę Państwa, nie z jakimś takim poważnym nastawieniem, ale dla zabawy. Następnym elementem naszej interpretacji porównawczej powinno być zatem głębsze przyjrzenie się bohaterom, a konkretnie tym, którzy duchy przywołują, oraz przywoływanym duchom. Moi drodzy, z tych naszych częściowych konstatacji można już wysnuć tezę. Otóż kwestia interpretacji spraw wiecznych, kwestie eschatologiczne w dramacie Mickiewicza potraktowane są niezwykle poważnie. Jednak sprawy ostateczne w dramacie Witkacego ujęte są w sposób żartobliwy. I teraz proszę przyjrzeć się dokładnie postaciom. W przypadku drugiej części Dziadów mamy chór wieśniaków, guślarza, starca oraz duszyczki dzieci. To wszystko dzieje się w niezmiernie poważnej, pełnej patosu atmosferze. W przypadku domu pana Diapanazego Nipka mamy do czynienia z nim samym, jego córkami, kuzynami i duchem zmarłej matki. Widzimy zatem, że mamy tutaj dwie różnice. W przypadku Mickiewicza to ludzie prości, wieśniacy. W przypadku Witkiewicza to ziemiaństwo. W przypadku Mickiewicza duchy dzieci przywoływane są przez osoby dorosłe. W przypadku Witkiewicza mamy odwrotność. To właśnie dzieci przywołują ducha matki opowiadającej o okolicznościach swojej śmierci. I teraz, proszę Państwa, kwestia konwencji. Dramat romantyczny zapewne potraficie omówić i wskazać jego główne cechy. Zwróćcie też uwagę, że romantycy z niezwykłym szacunkiem odnosili się do ludowych wierzeń, pokazywali świat nieprzenikniony dla zwykłych ludzkich oczu, ale jednak z pewnego rodzaju patosem. W dramacie, jakim jest druga część Dziadów, zachowane są też trzy klasyczne jedności. Dramat Witkiewicza wpisuje się w jego teorię czystej formy. Jeśli dobrze uczyliście się na języku polskim, to wiecie, czym jest ta czysta forma według jednego z naszych najważniejszych polskich artystów. Teoria czystej formy zakładała bowiem, że dzieło ma oddziaływać na czytelnika nie treścią, a formą właśnie. W związku z tym będzie odbiegać od realiów, a często pokazywać sytuacje i zjawiska absurdalne. To dlatego w przypadku jednego ze swych utworów Witkiewicz często mówił i podkreślał, że jest to, cytuję, mózg wariata na scenie. Proszę też zobaczyć, że wszystko pokazane jest w konwencji groteskowej, a o sprawach ostatecznych mówi się w sposób żartobliwy. Można rzec nawet, że z dużą dozą sarkazmu. W podsumowaniu Waszej pracy warto zauważyć, że teza, o jakiej mówiliśmy przed momentem, znalazła całkowicie potwierdzenie w argumentacji. Śmiertelnie poważna wizja zaświatów, z której wynikać może, że dusze zmarłych przychodzą w tę szczególną noc ostrzec żyjących i udzielić im cennych wskazówek i rad, przez Stanisława Ignacego Witkiewicza została potraktowana z dużą dozą żartu, jak bajka, w
w którą wierzą jedynie naiwne dzieci. Czy Państwo teraz dostrzegają, że pisanie matury na poziomie rozszerzonym wcale nie jest takim koszmarnie trudnym zadaniem? Wystarczy wiedzieć, jakie elementy zestawić ze sobą i co zbadać. Myślę, że mój odcinek okazał się dla Was przydatny i życzę powodzenia na egzaminie. Dziękuję.